Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że w tym szczególnym dniu nasze zaproszenie przyjął arcybiskup metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Szczęść Boże. Szczęść Boże i dobry wieczór. To jest bardzo szczególny dzień, ale i bardzo szczególny czas. Bardzo szczególny rok za nami. Chyba chcielibyśmy jak najszybciej o nim zapomnieć z wielu względów, ale ta Wigilia, tegoroczna Wigilia także przez to wszystko jest bardzo szczególna. Czego? Nietypowo, bo zawsze życzenia składa się na koniec, ale ja dzisiaj zaproponuję na początek. Życzy Pan w tym szczególnym dniu właśnie Polakom i w tak trudnych czasach? Znaczy, myślę, że w Pani pytaniu jest jakby zawarta pewna odpowiedź, to znaczy chciałbym, żeby ten szczególny dzień mimo trudnego czasu pozostał szczególnym i wyjątkowym. I myślę, że to zależy od nas wszystkich, którzy zasiądziemy do stołów wigilijnych, którzy jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, pójdziemy w takiej liczbie jak można do kościoła, czy ten dzień będzie rzeczywiście wyjątkowy, świąteczny, piękny, głęboki, nie w znaczeniu takim, żeby on odsuwał problemy dnia codziennego na parę dni, a potem wrócimy do pandemii, tylko żeby nas w tej pandemii, która jest rzeczywiście sprawą poważną, żeby nas ten dzień i łaska tego, który przychodzi, umacniała na wszystkie dni następnego roku i czasu. I dlatego życzyłbym wszystkim, żebyśmy rzeczywiście te święta przeżyli głęboko, tak jak można najgłębiej, mimo wszystko, i żebyśmy byli mocni, i żebyśmy byli pełni nadziei tej, o której Pan Jezus mówi, czy Kościół mówi, ona jest wtedy, kiedy Pan jest blisko. Dzisiaj przez tę trudną sytuację wielu ludzi jest samotnych, a jeśli nie samotnych, to w znacznie węższym gronie niż z reguły mieliśmy okazję się w Wigilię spotykać. Skąd księże kardynale, brać w sobie nadzieję? Jedno powiedziałem, to znaczy trzeba nadzieję brać w tym, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Są obok nas ludzie, to jest ten wymiar najbardziej powszechny, humanistyczny. Ale dla ludzi wierzących jest w tej sytuacji z nami razem zawsze Pan Jezus, który się narodził w Betlejem nie raz na 2000 lat, ale narodził się jako Pan ukrzyżowany i zmartwychwstały, jest w Kościele, jest z nami i w tym czasie właśnie szczególnym jest z nami także w sposób szczególny. Ktoś powiedział, że Boże Narodzenie i to, co się stało w Betlejem, to jest tak, jakby Bóg na tę barkę świata przyszedł, żeby zamieszkać na niej i być z nami solidarny. I także wtedy, kiedy ta barka jest bardzo chybotliwa i kiedy się trzęsie, Pan Jezus jest z nami obecny dla człowieka, który w to głęboko wierzy, bo On jest po prostu wcielony, ukrzyżowany i zmartwychwstały w swoim Kościele. I teraz, kiedy pytamy, a wielu ludzi pyta, i słusznie pyta, w tym czasie, który przeżywamy teraz, gdzie jest Pan Bóg w tym momencie? Dlaczego nas zostawił? Te święta nam dają odpowiedź na to, że nas nie zostawił. Jest i powinien z nami być obecny. To zależy nie od Niego, tylko to zależy w jakimś sensie dużym od nas, jak my te święta, jak my ten czas, jak my to wcielenie potrafimy przełożyć na nasze codzienne dni. Księże kardynale, zgadza się ksiądz z opinią, że coraz częściej, szczególnie Wigilia, zaczyna być w polskich domach nie tylko świętem religijnym, świętem wiary, ale także po prostu świętem rodziny i pewnym świętem obyczaju, który już wszedł do naszego życia, no także popkulturowo i w każdy inny sposób. Czy Kościół akceptuje takie podejście do świąt? Ja bym nawet nie stawiał problemu, akceptuje, nie akceptuje. Mhm. Tak po prostu się jest, stało, tak jest. My nawet wręcz mówimy o tak zwanym katolicyzmie kulturowym. I elementem poważnym, bardzo i znaczącym tego katolicyzmu kulturowego jest niewątpliwie przeżywanie świąt, tych największych, a zwłaszcza świąt Bożego Narodzenia. I jestem bardzo głęboko przekonany o tym, że wielu ludzi przeżywa te święta Bożego Narodzenia właśnie w tym aspekcie humanistyczno-kulturowym, jako pewien zwyczaj, który wynieśli z domu rodzinnego, odziedziczyli po rodzicach, po dziadkach. Czy to jest dobrze? Nie chciałbym oceniać w tych kategoriach. Oczywiście lepiej by było, gdyby u podstaw tego przeżywania zwyczajowego była także głęboka wiara w to, co się wydarzyło w Betlejem. Być może u niektórych ludzi już tak nie ma, a może u niektórych ludzi jeszcze nie ma, bo ja, nie oceniając negatywnie, wprost powiem tak.
Ja się cieszę, że jeżeli ktoś jeszcze pozostał na tej płaszczyźnie kulturowej, przeżywa stół wigilijny, ubiera choinkę, a nawet zwyczajowo idzie na pasterkę, to nawet wtedy jest coś, do czego będzie mógł wrócić, jeżeli mianowicie gdzieś tam łaska Boga zapuka do jego serca, więc będzie miał na czym budować. Gorzej jest wtedy, kiedy człowiek ze wszystkiego zrezygnował, także z tych zwyczajów, z tych elementów kulturowych, tych świąt, chociażby tego pięknego zwyczaju śpiewania kolęd w naszych rodzinach. Ksiądz kardynał wspomniał o tym, że liczy na to, że ma nadzieję, że wielu z wiernych pójdzie do kościoła, pójdzie na pasterkę, czy też później będzie uczestniczył w mszach podczas już świąt Bożego Narodzenia. No ale wiemy, że mamy czas pandemii, wiemy, że są ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę osób zgromadzonych w świątyniach. Wiemy też, że wiele osób, szczególnie starszych, ma obawy dotyczące tego, czy pójście do kościoła w takiej sytuacji jest bezpieczne. I teraz z punktu widzenia właśnie osoby, która się nad tym zastanawia, ja mam do księdza kardynała pytanie, czy jeżeli ktoś jest bardzo wierzący i na tę pasterkę nie pójdzie, to czy popełnia jakiś grzech? Czy jest jakaś dyspensa ze strony Kościoła właśnie ze względu na ten szczególny czas? Po pierwsze, ja absolutnie rozumiem i sam znam bardzo wielu ludzi, i to niekoniecznie tylko starych czy starszych, którzy po prostu nie wychodzą do dzisiaj ze swojego domu, bo nie chcą kogoś zarazić, czy nie chcą, nie daj Boże, siebie zarazić. Ja to rozumiem i dla takich ludzi, którzy mają te obawy, którzy są starsi, czy jakoś uwarunkowani zdrowotnie, jest dyspensa, która jest udzielona praktycznie w każdej diecezji i dlatego nie można mówić, że w kategoriach grzechu, nie grzechu. Mhm. Nie mają po prostu grzechu. I to jest pierwszy wymiar sprawy, dość oczywisty. Oczywiście nawiążę do pani poprzedniego pytania i powiem tak, że w tej niemożności pójścia do kościoła, ponieważ jest to ograniczone do iluś tam 10 czy 100 ludzi, kryją się także niektórzy ci, którzy byli dotychczas tylko kulturowi i to się dla nich stał czas czy okazja do tego, żeby trochę... Spotkania ze znajomymi, nazwijmy rzeczy po imieniu, nie wypada księdzu, nie. Mianowicie... Trochę tak. Tak, to jest czas oczyszczenia. Mhm. I niewątpliwie będzie tak, że część ludzi po prostu, dla których wiara, Kościół, Eucharystia Niedzielna była czymś bardzo ważnym, ci ludzie przychodzą jak mogą i ubolewają, jeśli nie mogą. Natomiast ci, którzy przychodzili tylko z pewnego zwyczaju, być może przestali przychodzić, choćby nawet mogli. I pytanie, które pozostaje otwartym pytaniem, czy po skończeniu pandemii będziemy widzieć tych ludzi w Kościele, czy być może także w Kościele w Polsce nastąpi pewien moment, czas oczyszczenia, który sam z siebie może być nawet pozytywny. Wielu oczywiście także myśli o tych zwyczajach wigilijnych, zawsze u nas 12 potraw. Można by mnożyć zwyczaje właśnie, ale mamy także takie obyczaje, szczególnie Polacy. Bardzo często rozmawiamy przy świątecznym stole o polityce. Czy zdaniem księdza kardynała powinniśmy unikać tego tematu, czy wprost przeciwnie? Ja osobiście unikam i zabraniam rozmawiać przy moim stole wigilijnym. Oczywiście nie mam prawa niczego nikomu narzucać, ale nie w formie ucieczki od życia, tylko ponieważ te tematy są tak, powiedziałbym, nabrzmiałe, że jest duże prawdopodobieństwo w wielu rodzinach, w wielu naszych środowiskach, że nawet przy tym pięknym stole wigilijnym możemy po prostu emocjonalnie nie wytrzymać. Więc ja osobiście bym radził sobie i radzę na pewno i moim najbliższym, żebyśmy na ten dzień, na ten wieczór, na te święta nie uciekli od problemów życia, bo się nie da uciec, ale żebyśmy na te tematy nie rozmawiali. Jak widzimy, że już idzie ku rozejściu takiemu rozejściu, które może być szkodliwe dla tych świąt po prostu i dla nas w te święta, to radziłbym dużo umiaru, dlatego że dzisiaj polityka jest bardzo gorącym tematem. I z tym apelem Państwa zostawiamy. Wszystkiego dobrego. Arcybiskup metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie. Boże, dobrych świąt.